Cześć, witam wszystkich. No, jakiś czas nie nagrywałem vlogów, bo różne rzeczy się akurat działy. Troszkę mnie, zanim przejdę do dzisiejszego tematu, że tak powiem konkretnego, głównego, to trochę takich uwag zupełnie luźnych chciałbym wygłosić. Otóż ostatnio dyskusję miałem z jednym z widzów na temat żydomasonerii, prawda? I tego, dlaczego ja twierdzę, że Gazeta Wyborcza jest żydomasońska. No oczywiście nic z tego nie wyszło, nie udało nam się porozumieć, no niestety tak jest. Ja przypominam, że diabeł nie jest głupi generalnie. Znaczy, nigdy nie będzie tak, że diabeł powie, przyjdzie i powie tak: cześć, jestem szatan, przychodzę, żeby zrobić was wszystkich w konia, prawda, no, oddzielić was od Boga, pogrążyć w piekle i tak dalej, i tak dalej. Prawda? No, nigdy czegoś takiego nie będzie. Tak samo żaden mason nie przyjdzie i nie powie: dzień dobry, jestem masonem, należę do takiej tajnej organizacji, która ma na celu zdobycie władzy możliwie najszerszej nad ludźmi na ziemi i zniszczenie kościoła katolickiego. Prawda? No, jeżeli takie komunikaty się pojawiają, to gdzieś tam w jakichś wewnętrznych pismach masońskich, natomiast zupełnie owianych tajemnicą i tak dalej, i tak dalej, tajnych w każdym razie. Natomiast w takich komunikatach, jakie masoni sobie głoszą, na przykład na łamach Gazety Wyborczej, mam tutaj na myśli na przykład pana profesora Tadeusza Cegielskiego, no to jasne, że tam będą takie koszałki, opałki, prawda? Bardzo sympatyczne, że no my, no tak, taka organizacja właściwie filantropijna dla dobra ludzkości, no bo to dzisiaj tolerancja i tak dalej, to wszystkie te tego typu wartości trzeba krzewić, prawda? I propagować, bo to jest ważne, postęp jest ważny i tak dalej, i tak dalej. No, znane to jest zupełnie dobrze, więc tak reasumując ten mój taki pseudowywód na rozgrzewkę, powiedział mu tak, że żaden mason nie przyjdzie i się tak łatwo do winy nie przyzna, no bo po prostu nie leży to w jego naturze. Będzie kręcił i wymyślał, i jak go złapią za rękę, to powie, że to nie jest jego ręka. To raczej tak będzie. Natomiast przechodząc do tematu dzisiejszego, to chciałbym taką refleksją się podzielić na temat katolików w Polsce, ale chciałbym na nich spojrzeć tak z punktu widzenia, powiedzmy, zróżnicowań społecznych. Otóż gdyby spojrzeć na polski katolicyzm tak en bloc, można powiedzieć, to kilka takich grup się zarysowuje. To jest oczywiście jakiś tam szkic, który ja proponuję, zupełnie niezobowiązujący. Pierwsza grupa to są ci, którzy naprawdę w Boga wierzą i to mocno i szukają Go szczerze, podejmują pytania, podejmują jakieś próby zrozumienia tego, o co w religii chodzi, zadają pytania, pytają o jej źródła, pytają o możliwe sposoby prowadzenia jakiejś działalności apologetycznej, no i tak dalej, i tak dalej. No, pytają o teologię, o prawo kanoniczne, o tradycję Kościoła, o Biblię. Zajmują się generalnie takimi teologicznymi poszukiwaniami. No oczywiście każdy tutaj w zależności od swojej wrażliwości, wykształcenia, możliwości i tak dalej, i tak dalej, robi to na swoją, że tak powiem, na swoim poziomie. I tyle. Ja myślę, że takich katolików w Polsce jest może z 10%. Jeszcze co do tej grupy, to bym powiedział, że to są na ogół ludzie, którzy teologię raczej widzą w taki sposób, jak to widzieli ojcowie Kościoła, to znaczy mówią, że niekoniecznie wprost, ale raczej są zwolennikami takiego poglądu, który wprowadzają w życie, że teologiem jest ten, kto się modli, więc ich katolicyzm właściwie przenika całe ich życie. Na każdym kroku, w każdej chwili, gdziekolwiek są, z kimkolwiek rozmawiają, to zawsze są katolikami i w każdym obszarze ich życia
starają się, żeby tak było w każdym razie, żeby w każdym obszarze ich życia ten ich katolicyzm się przejawiał. Ja myślę, że ich jest około 10% w Polsce. Druga grupa to są katolicy, którzy też jakoś mocno w Boga wierzą, ale już nie tak wytrwale szukają tych teologicznych potwierdzeń i to nie jest dla nich aż tak bardzo ważne. Ważne jest natomiast to, że Kościół bardzo mocno i w wyraźny sposób odegrał znaczną rolę, znaczącą rolę w historii Polski. To jest dla nich istotne, czyli ten element takiego społecznego oddziaływania Kościoła jest dla nich ważny. W skrajnych wypadkach, gdy to jest tak mocno akcentowane, to ich adwersarzom może się wydać, że oni właściwie dokonują jakiegoś takiego skrajnego upolitycznienia religii. No, trochę takich, miałem takie wrażenie, przyglądając się zjawiskom na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Myślę, że niektórzy przeciwnicy krzyża mogli odnieść wrażenie, że on jest symbolem politycznym przede wszystkim. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Oczywiście blisko mi do takich katolików, dla których naród jest bardzo ważny i którzy mają jakieś poczucie takiego związania z Polakami, którzy no, jasno widzą, że jest coś takiego jak polska racja stanu. Nie widzę w tym absolutnie nic złego. Natomiast obawiam się, że jeżeli postawi się duży nacisk na ten element, na ten aspekt, powiedzmy, narodowy, to wtedy może to prowadzić do nieporozumień. No i rzeczywiście to czasami do nich doprowadza. Trzecia grupa katolików to jest grupa dosyć, powiedziałbym, różnorodna. Mam na myśli katolików otwartych. To ludzie, którzy otworzyli się na bardzo różne rzeczy. Na tak różne i tak różnorodne, że jak się rozmawia z rozmaitymi przedstawicielami tego gatunku, to oni głoszą właściwie skrajnie odmienne poglądy. Jeden z takich, powiedzmy, konserwatywnych publicystów, nie będę wspominał jego nazwiska, bo jest nieistotne, właściwie nie publicystów, ale powiedzmy badaczy naukowych, powiedział coś takiego, że, co mi zapadło w pamięć, że ci otwarci katolicy to już mają tak otwarte głowy, że im niekiedy mózgi powypadały. No to oczywiście takie niezbyt eleganckie określenie, ale myślę, że dosyć dobrze oddaje istotę rzeczy. To raczej ludzie, którzy no, tak już pragną na różne sposoby przybliżyć się do tych światowych i pozaświatowych i nadprzyrodzonych, byle tylko nie katolickich. Znaczy katolicyzm mają gdzieś tam w kieszeni, gdzieś on jest ukryty, może nawet i oni sympatyzują z Kościołem, ale właściwie to jakoś tak bliżej im gdzieś poza ten Kościół. No żeby jakoś tak ten grzech może innych, czy niewiary, czy jakiejś niechęci do Kościoła, no żeby tak jakoś to go tak nie eksponować jednak. No żeby tak no, tą tolerancję, no nie bardzo nam to słowo pasuje tak do końca, ale jednak chyba tak. Chyba jednak chcemy tej tolerancji. To mniej więcej tak katolicy otwarci myślą. Na najprzeróżniejsze rzeczy mogą się otwierać. Jeżeli z katolikiem otwartym rozmawia się na tematy ostateczne, to on no jakoś tak no nie bardzo. No na temat Boga to też nie bardzo. Na temat walki duchowej no też nie bardzo. Lepiej mówić o jakichś napięciach psychicznych, prawda? No, często ci katolicy otwarci, czy o tym wiedzą, czy nie wiedzą, rekrutują się spośród tak zwanych modernistów katolickich. Gdzieś tam połknęli w czystej bądź w przetworzonej formie myśl Henryka Bergsona, no i tam sobie na bazie tego coś tam zbudowali, albo na bazie jakiegoś tak bądź inaczej rozumianego pluralizmu religijnego. No najprzeróżniejsze konstrukty.
Reasumując, zadałbym tylko retoryczne pytanie, co by było, gdyby armia pod Lepanto, ta chrześcijańska armia, rekrutowała się z otwartych katolików, prawda? Albo co by było, gdyby odsiecz wiedeńska się z nich rekrutowała? No, myślę, że no, historia potoczyłaby się inaczej, tak tylko odpowiem. Czwarta grupa katolików w Polsce to ludzie, jest ich trochę, myślę, że około 20%, nie wiem dokładnie ile, tak szacuję, jakoś tam po swojemu interpretując wyniki tego Instytutu Statystyki, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, jest taka instytucja. W każdym razie czwarta grupa to ludzie, którzy no, wierzą, no bo tak jakoś się wierzy. No u nas jakoś tak się w Polsce wierzy, no i to są ludzie, którzy nie zadają specjalnie pytań. No, a już na pewno trudnych pytań nie zadają. No to jakoś tak to już jest, że się chodzi do kościoła w niedzielę. No. Co tu dużo mówić? No tak czasami bywa w życiu, że się idzie wyrzucić śmieci, albo się idzie po ziemniaki, albo nie wiem, prasuje się koszulę, no to tak to już jest, że się idzie w kościele, do kościoła w niedzielę i tyle. No. Zdarza się, że są tacy ludzie, którzy jakoś tak z rozpędu, no, siłą takiej inercji zupełnie i takiego bezwładu społecznego gdzieś tam sobie do tego kościoła chodzą bezrefleksyjnie. Takich jest, myślę, że coraz mniej. Dlatego, że oni się jakoś decydują, ale niektórzy z nich rzeczywiście zadają sobie pytania, na które odpowiedź może dać tylko wiara i wracają do kościoła i realnie są w nim obecni. Natomiast część z nich po prostu od kościoła odchodzi. I piąta grupa katolików, czy właściwie już nie katolików, no ale powiedzmy tak w takim sensie de jure przynajmniej katolików, to ludzie, których bym określił jako postkatolików tak naprawdę, czyli ludzie, którzy owszem są ochrzczeni w kościele, którzy jakąś tam nawet odebrali powiedzmy edukację religijną, czy gdzieś tam jakieś katechezy chodzili, może nawet rodzice ich wychowali po katolicku, ale z katolicyzmem nic wspólnego dalej nie mają. Oni nawet czasem mogą jakoś tam praktykować, a to ze święconką pójdą w Wielką Sobotę. O, to jest takie dosyć interesujące zjawisko, prawda? Że no tak jakoś, tak się jakoś chodzi do tego kościoła, ale właściwie już nie wiadomo po co. Czy tam jest jakiś Bóg? No może jest, no bo coś jest. No jakiś może Bóg w ogóle jest, tylko my kompletnie nie wiemy jaki. No a także jakoś kościół stoi obok, to i taka tradycja w Polsce jest, to się chodzi raz na jakiś czas. No a niektórzy z nich już w ogóle zaprzestali wszelkich praktyk religijnych i myślę, że takich ludzi w Polsce jest całkiem sporo. I teraz tak. Zastanawiam się, czy ta moja typologia, którą zaproponowałem, czy ona jest jakoś satysfakcjonująca. Na pewno jest subiektywna. Na pewno widać, że daleko mi do katolików trzeciej grupy, prawda, do tych katolików otwartych. Bo gdybym był katolikiem otwartym, to, to myślę, że ona by inaczej wyglądała. Myślę, że ta typologia inaczej by wyglądała. No ale nie wiem. Ciekaw jestem, co wy na ten temat sądzicie. I tyle. Zapraszam do jakichś komentarzy. Na razie, dzięki. Cześć.